rozpoczęły się wyprzedaże. Sklepy kuszą nas promocjami i super niskimi cenami. Jak zrobić zakupy z głową i nie wydać fortuny na niepotrzebne rzeczy? Mamy dziś dla Was kilka porad. Przegląd wyprzedażowy zaczynamy od butów, bo buty to chyba rzecz, którą naprawdę warto na wyprzedażach kupić, ponieważ możemy kupić skórzane buty w bardzo niskiej cenie. Tutaj na wyprzedażach w ogóle powinniśmy stawiać na rzeczy dobre jakościowo, z dobrych materiałów, bo akurat wtedy są w super niskich cenach. No teraz tutaj mamy świetny przykład, mamy fajne skórzane buty, przecenione 50%. Mhm. One są w cenie tak naprawdę butów nieskórzanych i na przykład kupując takie botki z naturalnej skóry zamszowej, one się też idealnie sprawdzą na wiosnę, tak? Już... No właśnie, to jest to, że nie kupujemy ich tylko na kolejny sezon, dokładnie, tylko w nich jeszcze troszeczkę pochodzimy. Fantastycznie będą dopełniały nawet takie wczesnojesienne stylizacje z jakąś ramoneską, z wiewną sukienką i do tego takie botki będą fantastycznie wyglądały. Mm-hmm. Jeśli nie takie, to co jeszcze możemy wybrać? Czego szukać? Możemy wybrać na przykład klasyczne sztyblety. Mogą być również takie zamszowe. Mm-hmm. Mogą być skórzane w takim delikatnie retrostylu. Taki retrostyl będzie się przewijał w trendach wiosennych, więc jak najbardziej też będą pasowały właśnie na ten wiosenny sezon. Tu jest cena tych akurat jest naprawdę rewelacyjna. Rewelacyjna, tych, tak. Botków, ponieważ one są przecenione o całe 50%. To jest naprawdę... To już uważam, że i tym bardziej, że są 50% przecenione i spójrz, że jeszcze jest cała rozmiarówka. Więc na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Ale trzeba się spieszyć, pan oczywiście. Tak. Wyprzedaże nie trwają za długo. Na przykład tutaj też mamy świetne, właśnie ja bardzo lubię taki kształt, na takim delikatnym obcasie. Zresztą masz kilka par takich, mam z tego kilka co wiem. Takich par, one też się świetnie nadadzą na nawet taką chłodniejszą pogodę, więc jak najbardziej też na teraz, też 50% przecenione, też świetnej cenie, poniżej 100 zł, więc wydaje mi się, że bardzo warto postawić na takie buty. Myślę, że jeszcze można by skupić się na jakimś obuwiu sportowym, które też na wiosnę nam się przyda. Tak. Teraz możemy naprawdę wyhaczyć bardzo fajne okazje. Tak, i pokażę Wam modele, które będą modne właśnie na wiosnę i lato. Aneta, i tutaj właśnie mamy model takich trampeczek, które były bardzo modne w zeszłym sezonie, ale one przechodzą na kolejny sezon i też będą modne na wiosnę, lato. I tu mamy właśnie takie trampki na podwyższonej platformie. Cieliste, tutaj mamy czarne, zamszowe, te świetnie będą... Czyli cieliste też są wciąż modne. No, one będą zawsze modne, wiesz, świetnie będą wyglądały nawet do Twojej stylizacji właśnie do jakby cielistych rajstop i one Cię wtedy nie skurczą, będą fajnie wyglądały. Możemy postawić na czarny, możemy postawić na taki metaliczny. Bardzo fajne te kolory, naprawdę. Tak, każdy wybierze coś dla siebie, każdy coś dla siebie znajdzie. Dokładnie. I też zobacz, że są ceny o 50% i myślę, że warto teraz kupić, bo potem jak przyjdzie nowy sezon, no to te buty od razu skoczą na wyższy pułap cenowy. Czyli wyprzedaży zaczynamy oczywiście od butów. Zaczęłyśmy od butów, ale oczywiście ubrania też są bardzo ważne i tutaj właśnie trzeba pomyśleć o tym, żeby kupować z głową. Myślę, że przede wszystkim zaczynamy od budżetu, czyli sprawdzamy, ile pieniędzy na tych wyprzedażach możemy wydać. Myślę, że tak. Pamiętajmy, że kupując ubrania na wyprzedaży mam o wiele więcej pułapek niż przy wyprzedażach innych artykułów. I właśnie, miejmy na przykład listę takich zakupów. Usiądźmy sobie przed szafą, przed jakimiś półeczkami z naszymi czyli ubraniami. Robimy przegląd szafy. Tak, i zastanówmy się, czego nam brakuje. I myślę, że warto na wyprzedażach jednak kupić takie rzeczy ponadczasowe, takie podstawowe, bazowe, albo które nam się zniszczyło, albo po prostu takich rzeczy nam brakuje. Na przykład, nie wiem, biała koszula, fajnie skrojone spodnie, dobrej jakości płaszcz, na przykład trench, ramoneska, fajna marynarka, dobry gatunkowo sweter, jakiś kardigan, więc takie rzeczy... Albo dżinsy. Albo dżinsy, tak. Takie rzeczy warto kupić, bo one nigdy nie wyjdą z mody i zawsze warto je mieć w szafie i co jakiś czas po prostu dokupować nowe, no bo po prostu one się noszą i zużywają z czasem. Najważniejsze, żeby dobrze wszystko przemyśleć i nie kupować wszystkiego jak leci, tylko dlatego, że jest bardzo tanie. Tak, właśnie myślę, że w ogóle nie kupujemy takich rzeczy, których nie przymierzymy, to po pierwsze. Nie kupujemy takich rzeczy, które gdzieś tam są modne, w niskiej cenie i po prostu je bierzemy, o, po prostu, bo są tanie. No ale jak są wielkie kolejki przed przymierzaniami, to co wtedy? No jednak wydaje mi się, że warto postać i przymierzyć to, dlatego że często właśnie kupujemy, potem to źle leży, chowamy do szafy i po prostu nigdy w życiu takie rzeczy nie założymy. Jest to nieekonomiczne, nieekologiczne. No i myślę, że po prostu no, szkoda naszego czasu i pieniędzy,
żeby coś takiego kupić i w tym nie chodzić. I ważne, żeby każdą rzecz, którą kupujemy na wyprzedaży, żeby nam pasowała do minimum dwóch stylizacji, które mamy gdzieś tam w domu, tak? Czyli że ta bluzka musi gdzieś pasować do jakiejś spodni, który mamy, do jakiejś spódnicy, czy na przykład ta sukienka do tych butów, do tej torebki, żeby to po prostu było zgodne z naszym typem figury, naszym typem kolorystycznym, żeby to nie było takie coś od czapy, czego po prostu no nie jest w ogóle w naszym stylu. Aneta, pierwsza rzecz, którą bym poleciła i na zakupach, to jest na przykład taki fajny, wełniany golf. On jest naprawdę świetnej jakości, z dobrej... To jest wełna? To jest wełna. On ma fantastyczny krój, bardzo modny, bo on jest taki oversize'owy, ale przez to, że jest krótki, nie będzie nam deformował sylwetki. No myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądał do wielu stylizacji, i do czarnej ołówkowej spódnicy, i do jeansów, i do trampek, i do szpilek. I naprawdę możemy go zestawiać w wielu stylizacjach, no i na pewno się przyda. I jeszcze golfy są bardzo modne, prawda? Modne są, tak. No i myślę, że będą cały czas modne. I tutaj mamy drugą opcję, jeżeli na przykład nie lubimy golfów, albo po prostu ten kolor... Mi się bardziej podoba ten sweterek. No to mamy tutaj klasykę gatunku, czyli szary sweterek. Też bardzo fajny krój, z przodu troszeczkę krótszy. Też wełna. Oczywiście też wełna. Bardzo tutaj mi się podoba ten ściągacz, że można tutaj jakiś naszyjnik, jakiś łańcuch fajny założyć. I też no oczywiście taki sweterek można zestawiać naprawdę w nieograniczonej liczbie stylizacji. I w każdej porze roku nam się może przydać. I jest oczywiście w dobrej cenie, ale przejdźmy dalej. Myślę, że fajnie jest też pokazać jakieś modne okrycia wierzchnie, które też są teraz na wyprzedaży. No to sprawdźmy. Daria, jak powiedziałaś o okryciach wierzchni, to ja oczywiście pomyślałam od razu o ramonesce, bo w mojej szafie nigdy nie jest za wiele ramonesek. Mojej też, to jest naprawdę genialny wybór. Ramoneska fantastyczna, klasyczny krój, fajna taka ekoskórka z takim matowym wykończeniem. Ona jest taka trochę jakby zamszowa. Tak, ale no, moim zdaniem no, fantastyczny wybór. Zobacz, jest jeszcze bordowa. A bordo? No jeżeli mamy czarną ramoneskę, możemy postawić na bordowe. Też świetnie będzie wyglądało w wielu stylizacjach. Właśnie bardzo fajnie by się też komponowała z tym szarym sweterkiem. Fajny by był duet. No myślę, że ramoneska, jeżeli trafimy na fajny, klasyczny model w promocyjnej cenie, a jej nie mamy, no to myślę, że to jest... Ale warto też pomyśleć o płaszczu. Aneta, i znalazłam tutaj klasyczny, piękny trench w bardzo atrakcyjnej cenie. Ty wiesz, że ja uwielbiam takie płaszcze. To są płaszcze ponadczasowe. Tak naprawdę już mówiłyśmy o nich wiele razy. Wiesz, że pasują na tak naprawdę wiele pół roku, na wiele okazji, do wielu stylizacji, więc jeżeli nie mamy takiego płaszcza, no myślę, że warto zakupić. A co powiesz o puchówkach? Czy to jest dobry pomysł, żeby teraz właśnie zainwestować w puchówkę? No myślę, że tak, dlatego że one są na wyprzedażach. No niestety synoptycy zapowiadają długą, chłodną zimę, więc na pewno się jeszcze w tym sezonie przyda. No i te kurtki są dosyć drogie, tak? Więc na początku zimy nie każdego na nie stać. A jeśli zakupimy je teraz, to jeszcze w nich pochodzimy, a dodatkowo będziemy mieć je na przyszły sezon, bo na pewno będą jeszcze modne. No, na pewno. No i właśnie tutaj są takie puchóweczki, one mają 90% kaczego puchu, więc są cieplutkie, ale leciutkie przy okazji, więc myślisz, że taki granat to dobry pomysł? Myślę, że bardzo fajny pomysł. Ja na przykład wolę granatowe okrycia wierzchnie niż czarne, bo czarne zawsze dodają lat, a taki granat pasuje do wielu typów karnacji, no i jest taki nieoczywisty i możemy oczywiście go łączyć z czarnym kolorem, także nie bójmy się tego. To najważniejsze, ale jeśli chcemy. No jest w czarnym kolorze, czarna. Zobacz, ta jest długa, naprawdę ciepła. O, bardzo fajne, jakiś wyjazd nawet w góry, myślę, dokładnie, że sprawdzi się. A tutaj widzę taki jasny model z kapturem, także też bardzo ciekawe. Ale jest fajna, taka oversize'owa, zobacz. Właśnie takie oversize'owe są teraz bardzo modne i myślę, że też będą modne też w przyszłym sezonie, więc jeżeli zainwestujemy, to jeszcze nam się przyda ta kurteczka. Sweterki, okrycia wierzchnie, co jeszcze? Wiesz co, widziałam tam jeszcze na wyprzedażach bardzo modne sukienki i coś w klasyce, czyli po prostu fajnie skrojone koszule. Tak, mówiłam o sukienkach, to tutaj mamy hit naprawdę sezonu, czyli takie swetrowe, oversize'owe sukienki. Mamy tutaj w kilku kolorach, akurat ja wybrałam czarną. No, świetny, świetny materiał, naprawdę taki mięsisty. Myślę, że nawet po praniu się nic z nim nie stanie. No i sama wiesz, że takie sukienki naprawdę można nosić wiele sezonów i na wiele sposobów. Dokładnie, do takich długich kozaków wyglądają fantastycznie. Zobacz, to jest czarna, ja tutaj znalazłam jeszcze taką sweterkową sukienkę, która jest zupełnie inny model, też bardzo fajny, bo jest taki golf lejący. Fajnie można tutaj sobie na przykład talię podkreślić jakimś szerokim paskiem. Oczywiście też jeszcze wczesną wiosną możemy to zestawić, na przykład albo z ramoneską, z jeansową kurteczką. Też będzie świetnie wyglądała, no i też są w fantastycznych cenach. No i zakup na długi czas, tak naprawdę. Tak mi się też wydaje. Myślę, że koszula to jest właśnie coś, o czym warto pomyśleć podczas wyprzedaży. No i mamy naprawdę duży wybór. Możemy wybrać albo typową klasykę, czyli białą koszulę, jeśli na przykład jest nam potrzebna do pracy, jeśli pracujemy w biurze i jest tam jakiś określony dress code, ale też możemy poszaleć i zobacz, kupić jakąś taką z pintami, zwiewną. W takim stylu boho, który oczywiście jest ponadczasowy i cały czas będzie modny.
Jeszcze tutaj chciałam coś pokazać. Aneta, zobacz, to jest taka koszula w wersji takiej sukienkowej. W różowym kolorze. Także to też jest coś fajnego, nietypowego, w bardzo fajnej cenie, więc jeżeli lubimy takie klimaty, taką właśnie przydługą koszulę też możemy kupić. Ona może też świetnie wyglądać jako sukienka, ale też założona na przykład do jeansowych rurek, do czarnych spodni. Też będzie bardzo fajnie. Możemy zawiązać na przykład tylko przód sobie tutaj, a tutaj dół wypuścić jakby i też to może fajnie wyglądać. Może bardzo fajnie i też na przykład wiosną. Czyli można poszaleć taką koszulą. Do jasnych na przykład szpilek też będzie bardzo fajnie i seksownie wyglądała. A cena jest świetna. Jeśli podczas wyprzedaży kupiliśmy już buty, kupiliśmy ubrania, to myślę, że warto, jeśli oczywiście zostanie nam trochę w portfelu i trochę tego w tym budżecie nam zostanie, to warto pomyśleć o zegarku, który akurat w tym okresie bardzo dobrze jest kupić. Tak, no taki zegarek nie kupujemy na jeden sezon, tylko na wiele sezonów. Tu mamy bardzo fajne markowe zegarki. Tak naprawdę tutaj są wybrane modele ponadczasowe, które nie wyjdą z mody. I wciąż inwestujemy w jakość. Tak, oczywiście. W dobrej cenie. No tutaj mamy bardzo fajny zegarek, który mi się bardzo osobiście podoba, bo jest bardzo klasyczny w takim kolorze różowego złota. No mi będzie pasował osobiście do wielu stylizacji. Ja wolałabym oczywiście ten. Ale one są w sumie bardzo do siebie podobne, tak? Ten jest troszeczkę bardziej biżuteryjny, to jest akurat w twoim stylu. Ten jest bardziej w moim stylu. No, różni się kolor tego, tych bransoletów. Tak, no i troszeczkę tarczą, ale myślę, że no na tyle są takie fajne, że będą pasowały tak naprawdę do większości rzeczy, które ty masz lub ja mam. Jest to oczywiście też dla mężczyzn wersja albo sportowa, albo elegancka do garnituru, zależy jak pan się ubiera. Bardzo fajne te zegarki, oczywiście ten mi się też bardzo podoba, elegancki model. Piękne, ponadczasowe są tak naprawdę, a tu jest coś dla wszystkich. Takie pośrednie, unisex, i dla chłopaka, i dla dziewczyny, coś bardzo fajnego na wiosnę, na lato. Jeśli ubieramy się na sportowo, tak, ale też, albo wiesz, uprawiamy sporty. No, oczywiście, że tak, ale też wiesz, do takiej stylizacji sportowa elegancja też będzie się fajnie prezentowała. Myślę, że też dla młodszej osoby do szkoły bardzo fajny model, bardzo fajna kolorystyka. No, moim zdaniem super opcja, żeby kupić, tym bardziej, że teraz wszystkie te modele oczywiście są teraz bardzo atrakcyjne w cenach. Więc warto. Czyli podsumujmy, jakie są te zasady kupowania na wyprzedażach. Przede wszystkim zastanówmy się, co mamy w szafie, czego nie mamy w szafie. Nie kupujmy rzeczy pod wpływem impulsu. Coś dlatego kupujemy, że jest tanie albo bardzo modne, niekoniecznie nam to pasuje. Przymierzamy. Przymierzamy, tak. Warto zrobić sobie listę zakupów i ograniczyć się do takiego budżetu, jaki mamy. Po prostu kupujmy umysłem, nie sercem. Wiem, że to jest ciężkie. To jest najtrudniejsze. Tak, ale potem nie będziemy tego żałować, bo jak już kupimy te ubrania czy dodatki, to na pewno będziemy w nich chodzić, a to jest najważniejsze, no nie wydamy oczywiście fortuny. Czyli pamiętajcie, kupujemy z głową. Pozdrawiam wszystkich, całą galerię słoneczną, Radom, Zychorzyn, Wieniawę, Skrzydno, Stasia, Werkę, Pawła i wszystkich. Siostrę moją chciałem pozdrowić serdecznie. No pozdrawiam Weronikę, Pawła, Konrada i cały świat. Bardzo chciałem pozdrowić całą swoją rodzinę, wszystkie dziewczyny z Sizera i całą galerię słoneczną.